Cześć. Przygotowałem dla Was dzisiaj temat neuromobilizacji, ich użycia w masażu. Na początku powiem Wam trochę, co to w ogóle są neuromobilizacje, kto je wymyślił, skąd się wzięły i jak Wy możecie skorzystać z nich w swojej praktyce. Jako pierwszy neuromobilizacjami zajął się fizjoterapeuta David Butler. Według niego mają one służyć przywróceniu właściwego ślizgu nerwu względem sąsiadujących tkanek. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam takie neuromobilizacje głównych nerwów kończyny górnej na potrzeby masażu. Powiedzmy, że właśnie skończyliśmy zabieg masażu kończyny górnej i chcielibyśmy przeprowadzić mobilizację nerwów, które unerwiają tkanki, które masowaliśmy. W związku z tym pokażę Wam, jak zmobilizować nerw pośrodkowy, łokciowy i promieniowy. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Będziemy układać kończynę górną w takich pozycjach, żeby jak najbardziej rozciągnąć dany nerw. Zaczniemy od nerwu pośrodkowego. Na początku wsuwamy pięść pod bark i spychamy go w dół. Drugą ręką chwytamy za palce i kciuk na kciuk. Teraz odwodzimy lekko ramię, zginamy łokieć. Rotacja zewnętrzna. Prostujemy łokieć i prostujemy palce. Obróć głowę. Ok, w ten sposób rozciągamy nerw. Może zdarzyć się tak, że nie uzyskamy w ogóle takiego zakresu ruchu i pacjent już dużo wcześniej zgłosi nam jakieś dolegliwości bólowe. Wtedy nie robimy całej tej procedury do końca, zatrzymujemy się w miejscu, gdzie pojawia się ból i wtedy w tym miejscu, na tym stawie, gdzie ten ból się pojawił, przeprowadzamy ruchy oscylacyjne, mniej więcej z prędkością 2 ruchów na sekundę. Skoro zrobiliśmy już nerw pośrodkowy, pora zająć się nerwem promieniowym. Prosimy pacjentkę, aby przesunęła się do nas na krawędź stołu, tak żebyśmy mogli własnym udem zablokować bark. Zsuwamy go w dół. Będą nam potrzebne obie ręce. Obracamy do wewnątrz całe ramię. I teraz dłoniowo zginamy nadgarstek oraz palce. Skręć głowę. Ok. Jeśli pojawią się wcześniej dolegliwości bólowe, robimy analogicznie jak z poprzednim nerwem. Ok. Został nam nerw łokciowy. Ramię pacjentki znajduje się w odwiedzeniu. Zaczynamy tutaj od palców. Zginamy je grzbietowo. Tak samo nadgarstek. Rotacja zewnętrzna ramienia. Zgięcie w łokciu. Pogłębiamy odwiedzenie. I spychamy bark. Teraz poproszę Cię, żebyś obróciła głowę w lewą stronę. Okay. Analogicznie jak w poprzednich sytuacjach, jeśli ból pojawi się wcześniej, zatrzymujemy się w tym miejscu i mobilizujemy nerw na danym stawie. To samo tyczy się głowy. Jeśli pojawi się on po prostu wcześniej, już pacjentce nie tłumaczymy tego, aby tą głowę obracała. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania na blogu oraz pod filmem na YouTubie. Następnym razem nagramy dla Was także odcinek z neuromobilizacjami kończyny dolnej, również uproszczonymi na potrzeby masażu. Cześć!